Witam cię bardzo serdecznie. Mari Bukardzi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór. Namaste. Dzisiaj moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego, 135 rytuału dla Matki Ziemi, 5 rytuału za duszę zwierząt oraz 5 rytuału za drzewa. Oczywiście pełnia księżyca, pełnia kwiatów 23 maja roku SMOKA 2024. Z głębi mojego serca, dziękuję, że jesteś dzisiaj tutaj ze mną i możemy porozmawiać na temat naszego rytuału dla Matki Ziemi. Zaczniemy jak zwykle od symboliki, a później krok po kroku dalej i dalej, czyli wszystko, co było przed rytuałem, co było w czasie no i co teraz jest już po. Zaczynajmy od samego początku. Jeżeli popatrzymy sobie na symbolikę, a jestem pewna, że masz już w małym palcu wszystkie moje ceremonie na stronie bucardiomaria.com w zakładce Ceremonie i ta symbolika jest Ci doskonale znana, ale. Uważam, że warto tutaj pewne rzeczy powtórzyć, aby zwrócić szczególną uwagę na energię tego rytuału, bo oczywiście nie ma przypadków i to, że akurat ten rytuał miał miejsce 23 maja tego konkretnego roku i że miał ten konkretny numer, to również nie jest przypadek. Mamy tak 135, czyli 1, 3 i 5. Mamy 23 maja, czyli 2, 3 i 5. 2 plus 3 daje nam 5. No i oczywiście mamy piąty rytuał za dusze zwierząt i piąty rytuał e, za drzewa, co wszystko wskazuje nam na energię nie tylko pentagramu, ale również arcykapłana. I żeby było śmieszniej w tej całej historii, ty wiesz, że ja dokładnie teraz e, kontynuuję losy naszej głównej bohaterki trylogii czyli Mariam Salis tej zielona okiej wiedźmy i Mariam jest teraz u arcykapłana czyli y, piąta księga dokładnie córka arcykapłana i ten czas pobytu Mariam Salis właśnie w tym królestwie iluzji by odkryć, co jest prawdą, a co jest iluzją. Przypadek? Nie ma przypadków. Popatrz, właściwie druga trylogia miała być skończona już dawno, dawno temu. Planowałam tak, że praktycznie kończę jedną, zaczynam następną, od razu jest skończona, jest następna, jest następna i że będzie tych trylogii siedem, czyli w sumie 21 ksiąg, siedem ksiąg drukowanych. Każda księga zawiera trzy księgi w sobie. A tutaj z tą drugą trylogią, tak jakoś to ciągnęło się, ciągnęło. Takie było to, tak jakby jeszcze nie był ten odpowiedni czas. Oczywiście w międzyczasie nastąpiło moje spotkanie z władcą mrocznych gór, czyli Ralphem Santanderem w tej aktualnej inkarnacji tutaj i to wszystko miało wpływ na to, co teraz dzieje się w tej drugiej trylogii. No i akurat to, że teraz Główna bohaterka jest u arcykapłana, i my mamy teraz 135 rytuał, i 5 i piąty rytuał. I w ta energia arcykapłana jest tak bardzo obecna. Na pewno pamiętasz z moich ceremonii, czyli tych wykładów w uroczystej formie, że arcykapłan to ten, który osiągnął mistrzostwo w byciu człowiekiem, czyli byciu tutaj na Ziemi. Ale również w takim spotkaniu z wewnętrznym oraz zewnętrznym mrokiem. Dlatego na tej karcie arcykapłana, oczywiście ja się w symbolice opieram na kartach Crowley'a, bez względu na to, co niektóre osoby sądzą na ten temat, dla mnie ta symbolika jest najbardziej obrazowa i najbardziej bliska tej. Prawdziwej symbolice z czasów mitycznej Atlantydy, czy prawdziwej symbolice z czasów i z odpowiedniego miejsca we wszechświecie, czyli z Oriona. I na tej karcie tego arcykapłana mamy tą postać, która się wyłania z mroku. Postać, która wyłania się z mroku, czyli osiągnęła mistrzostwo w tym aby zrozumieć pewne tutaj prawa na przykład prawa ziemi, prawa wszechświata. E, jakie mamy prawa ziemi? Jest bardzo dużo praw ziemi. Między innymi wolna wola to jest jedno z praw ziemskich. E, ja bardzo często mówiłam właśnie na ceremoniach na temat praw ziemi. E, kolejnym prawem ziemi jest prawo skutku i przyczyny, czyli nie ma skutku bez przyczyny. Jeżeli odpowiednią przyczynę stworzymy, no to wywołamy odpowiedni skutek. Jeżeli jest ona świadoma, jeżeli jest ona nieświadoma, to i tak wywołujemy skutek, i potem możemy być zaskoczeni tym, że ten skutek wygląda inaczej niż byśmy chcieli. I teraz tak. Jeżeli sobie popatrzymy na tą kartę arcykapłana, to ona jest taka dosyć mroczna. Czyli jest to takie odczucie mm, ona nie jest taka lekka, jak na przykład jedynka mak, albo nie jest taka lekka jak, jak 19 słońce, jest taka raczej mroczna, ponieważ ta droga arcykapłana jest trudna i jest mroczna. I teraz mamy popatrz w wielkich arkanach tajemniczenia mamy i arcykapłankę i mamy arcykapłana. Arcykapłankę ja omawiałam bardzo, bardzo dokładnie w serii Ceremonie powyżej 200, ponieważ arcykapłanka nosi numer 2, czyli wszystkie ceremonie powyżej 200 mają w sobie tą symbolikę zawartą i arcykapłanka również długą drogę ma za sobą od tej. Od tego zwykłego człowieka, poprzez tą nowicjuszkę, poprzez różne, różne stopnie kapłańskie, aż do arcykapłanki. I tak samo jest z arcykapłanem. On również długą i ciężką drogę ma za sobą, od tego zwykłego człowieka, poprzez nowicjusza, różne stopnie kapłańskie, aż do arcykapłana. I teraz tak, jak sobie popatrzymy na, to, na tą symbolikę 135, oczywiście zapraszam Cię tutaj do ceremonii, żeby sobie zerknąć, żeby tę symbolikę pogłębić, ale również takie głębsze spojrzenie na pewne rzeczy tutaj na Ziemi, na te rzeczy, które są obok nas, bo zawsze warto sobie połączyć tą symbolikę, którą ja omawiam, od razu z tematem danej ceremonii, bo to zawsze ma powiązanie i szczególne znaczenie. Czyli te wskazówki, które są w danej ceremonii, która zawiera w sobie symbolikę arcykapłana, czyli wszystkie ceremonie, które mają w sobie pięć, to może być 55, 115, to może być 215, to może być 205, prawda? Czyli wszystkie, które zawierają w sobie to pięć, będą w jakimś sensie omawiały te wyzwania, cienie drogę arcykapłana dobrze, ale idziemy teraz dalej to, była 130, to był 135 rytuał dla Matki Ziemi czyli jednocześnie e, zwróć uwagę że mamy tutaj ukrytą trzynastkę ale również czwórkę i dziewiątkę i teraz tak trzynastka, oczywiście znowu wszystkie ceremonie z numerem 13 koniec, który jest jednocześnie nowym początkiem Czyli zawsze, gdzie ta trzynastka się pojawia, jeżeli na przykład pojawia się w Twoim życiu, czy na rachunku, nie wiem, gdzieś w sklepie, w restauracji, czy na zegarze 1313 na przykład, albo 1331, jako odwrócona trzynastka, zawsze to jest wskazówka na ten koniec, który jest jednocześnie nowym początkiem. I teraz tak. Trzynastka to śmierć, czyli coś odchodzi, aby mogło pojawić się coś nowego. Przepiękne ceremonie były na ten temat. Na przykład, co jest według praw Ziemi przeznaczone na śmierć, czyli połączenie tego, co się rusza i tego, co, co skostniało, co przestało się ruszać. I teraz w tej trzynastce mamy wszystko to, co też związane z taką wewnętrzną transformacją. Jeżeli sobie Popatrzymy na wielkie arkana wtajemniczenia, to zawsze mamy to 13 jako taki symbol przemiany i transformacji. Czyli to nie jest taki koniec, który jest całkowitym końcem, tylko zawsze jest to koniec, który jest jednocześnie nowym początkiem w jakimś konkretnym momencie, w jakiejś konkretnej dziedzinie. I teraz, tak, jeżeli. Dodamy sobie jeden i trzy, daje nam to czwórkę, czyli cesarza. Wyznaczenie granic, ale również może to być twierdza, czyli zamknięcie się w twierdzę. Jeżeli sobie dodamy pięć, potem to trzy i jeden, no to mamy pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewiątkę, czyli mamy eremitę. A eremita wnosi światło w ciemność, czyli światło świadomości do podświadomości. Rozświetla te ciemne korytarze podświadomości, szukając światła, ale również eremita zawsze patrzy w przeszłość i w przyszłość jednocześnie. Czyli jeżeli sobie popatrzymy, że ten nasz rytuał daje nam w sumie dziewięć, to jest to taki czas troszeczkę eremicki. Taki czas, Głębszego skupienia się na sobie. Tutaj nie chodzi o to, żeby się całkowicie odizolować od świata, ponieważ my często w tym świecie, wokół nas, widzimy coś, co jest w nas. Albo coś, co do nas już zupełnie nie pasuje. Czyli jeżeli coś się zmienia w nas, to automatycznie zmienia się nasze otoczenie, albo czujemy się wyobcowani w starym otoczeniu. To zawsze jest taki dobry znak, jeżeli na przykład pracujesz nad sobą, pracujesz nad Twoimi marzeniami, nad Twoją idealną wizją życia. I wtedy na temat idealnej wizji życia ja będę, będę nagrywać mentoring ze mną, jak zawsze na stronie bukardimaria.com. Ponieważ takie pytania się pojawiły, co to jest ta idealna wizja życia, i chciałabym to w tym mentoringu omówić, ale to myślę, że może w tym tygodniu nawet się pojawi. I teraz tak, jeżeli sobie popatrzymy na tą, na tą eremicką energię, czyli gdy pracujemy nad naszą idealną wizją życia i nagle wychodzimy do świata i w naszych starych miejscach, w których żeśmy przebywali. czujemy się źle, czujemy się wyobcowani, to zawsze jest dobry znak. To znaczy, że coś w Tobie się zmieniło, zmieniła się Twoja wibracja i już nie pasujesz czy do starych znajomych, czy nie pasujesz do, do starego otoczenia. To można bardzo, bardzo łatwo sprawdzić. Czyli pracujesz na przykład eremicko, codziennie wieczorem, pracujesz sobie z afirmacjami, wizualizacjami, takimi prostymi, prostymi metodami czy metodami z moich książek, nad tą Twoją idealną wizją życia, nad spełnieniem Twoich marzeń, Twoich pragnień, i potem wychodzisz do tych miejsc, które były dla ciebie normalne. Czyli, czy do tych restauracji, do których chodziłaś, czy chodziłeś wcześniej, czy spotkasz się ze starymi znajomymi, czy odwiedzisz rodzinę i jeżeli odczujesz dyskomfort. Że już ci się w tej restauracji nie podoba, już ci to jedzenie nie smakuje, już ci znajomi cię zaczynają denerwować, i siedzisz i się zaczynasz pytać, co ja tutaj robię, albo, e, albo rodzina już kompletnie idzie ci na nerwy, to znaczy, że coś się w tobie zmienia, i wkrótce przyciągniesz do Twojego życia to, nad czym pracujesz, bo Twoja wibracja się zmienia, dlatego odpychają cię stare rzeczy, które kiedyś lubiłaś, albo które kiedyś. Lubiłeś. I to jest ta symbolika tej trzynastki również, czyli tej wewnętrznej przemiany. Idziemy dalej. Jeżeli sobie popatrzymy na datę, czyli 23 maja była pełnia, to znowu mamy piątkę i piątkę. I daje nam to razem dziesiątkę, czyli koło fortuny, szczęście, coś się przemieni w tym lepszym kierunku, coś się przemieni w tym właściwym kierunku. Jestem pewna, że wszystkie osoby, które pamiętały o tej pełni, a ja wiem, że wiele, wiele osób miało jakieś kompletnie inną datę w głowie. Coś było w globalnej świadomości, że wiele osób z Was napisało do mnie, Mario, dziękuję za przypominajkę w formie newslettera, bo na przykład myślałam albo myślałem, że to jest wcześniej albo później, że ta pełnia jest wcześniej albo później. Czyli zwróć uwagę, jakie były niesamowite energie, takie globalne, że tyle osób i to naprawdę dużo osób miało takie zachwiania w czasu, przestrzeni, kiedy właściwie jest ta pełnia. Ale jestem pewna, że jeżeli pamiętałaś i pamiętałeś o tej pełni i może brałaś albo brałeś udział w rytuale dla matki ziemi czy chociażby wykorzystując tą pełnię nie wiem na swoje jakieś rzeczy na swoje praktyki albo żeby zrobić coś dobrego albo żeby wysłać coś dobrego ja pisałam w newsletterze że to jest również to był również portal numer 10 czyli um, Informowałam Was o tym, że jeżeli tego dnia wysyłamy na przykład coś dobrego do kogoś, albo robimy jakiś gest, jakąś, nie wiem, darowiznę, cokolwiek, to automatycznie aktywujemy ten portal. Przypominałam o tym w newsletterze. Okej, okay, idziemy dalej. Czyli jeżeli. Pamiętałaś i pamiętałeś, albo byłaś i byłeś obecny chociażby na moment w czasie naszej pełni, w czasie naszego rytuału. To znaczy, że jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie, i że wkrótce nastąpi w Twoim życiu ten właśnie moment przemiany ku temu lepszemu. Czyli ten moment, gdzie coś się zmieni na lepsze. Coś wyjątkowego się wydarzy. I teraz. Tutaj może takie, um, kilka takich drobiazgów również, yy, które, które towarzyszyły nam w czasie tej pełni. Na pewno wiele osób zauważyło, że od Beltain, czyli od nocy Walpurgi, i właściwie już przed tą nocą Walpurgi, tak może dwa dni, może trzy dni, czuliśmy, że te energie nie są fajne. Było bardzo dużo takich negatywnych energii, negatywnych wibracji w globalnej świadomości. Bardzo aktywne były wszystkie takie czarne wiedźmy, czarni magowie, różne takie czarne, czarne istoty były wokół nas i były aktywne. I również przed samą tą pełnią też te istoty były bardzo aktywne. Zwróć uwagę, że niedawno mieliśmy ceremonię, gdzie ja omawiałam diabła, czyli diabła jako króla materii. Jak go pokonać. I dlatego yy, dla mnie śmierć, czyli ta karta śmierć, która jest taka ciemna i taka, taka niefajna, taka naprawdę nieprzyjemna karta, gdy, gdy wychodzi nam w rozkładzie, już z samego wyglądu, to dla mnie jest to coś takiego, że z ciemności wchodzimy do światła. Czyli gdy jest najciemniej, to najciemniej jest już przed świtem. Gdzie jest naprawdę bez sensu, gdy czujemy się źle, gdzie wszystko jakoś jest takie. Hmm. No, nie tak jakbyśmy chcieli, to zawsze możemy być pewni, że za chwilę nastąpi ten świt. I odwrotnie, jeżeli wszystko jest naprawdę piękne i super świetliste, i już trwa dosyć długo, to możemy mieć pewność, że wkrótce ta energia troszeczkę się zmieni. Bo to jest również jedno z praw tutaj na Ziemi, że mamy te sinusoidę tak jak na giełdzie, prawda, w górę, w dół, w górę, w dół w górę, w dół, w górę, w dół jak w finansach, zawsze jest w górę, w dół, w górę, w dół nigdy nie jest tylko w górę i tylko w dół, czasami jest coś dłużej czasami jest coś krócej, czasami yy, czasami jest szybciej, czasami jest wolniej czasami jest wyższy skok, a czasami jest niższy skok ale zawsze są skoki, to jest właśnie to prawo ruchu jeżeli coś się nie rusza jeżeli jest skosniałe, to jest martwe <grytuj> tak jak mówiłam na tej ceremonii gdzie mówiliśmy na temat śmierci Dobrze, ale zaczynamy. Co się wydarzyło? Więc przed samą pełnią księżyca, u wielu, wielu osób z Was, bo jak czytam Wasze maile, ja zawsze sobie wyciągam wnioski, wyciągam sobie wnioski z, tej, z tych energii globalnych, wyciągam sobie wnioski z tego wszystkiego, co dzieje się wokół mnie, co się dzieje u Was, co się dzieje w, u różnych, różnych bliskich mi osób i ludzi. To te energie były takie, nie u wszystkich. Nie można tutaj ogólnikować, bo każdy jest inny, ale te energie były raczej takie, takiego troszkę zwątpienia, takiego troszkę, takie, takie niższe po prostu, na takiej zasadzie, że. Jakieś stare rzeczy wychodziły znowu na powierzchnię, jakieś, znowu jakieś egzaminy życiowe, jakieś trudności, jakieś wszystko było takie, takie cięższe, cięższe. I dlatego to był moment kolejnego egzaminu. Jak ci się udało przejść przez ten egzamin? Czy nadal jesteś w tej ciężkości, czy jednak od tej pełni jest lepiej w Twoim życiu? W moim życiu również były takie egzaminy, wiele, wiele takich starych rzeczy powychodziło. Wróciłam do poprzednich dwóch lat, zaczęłam analizować pewne sytuacje, pewne rzeczy, które się wydarzyły. Słuchałam starych nagrań od niektórych osób, wyciągałam wnioski i mnie udało się przejść przez ten egzamin, czyli zdać ten egzamin na takiej zasadzie, że to stare zostało przepracowane. Zrozumiane, zostały wyciągnięte wnioski, i moje myśli, moje słowa, moje działania były inne niż kiedyś. Czyli coś się zmieniło. Moja reakcja na pewne rzeczy, które znowu się pojawiły, była zupełnie inna niż wcześniej. I to jest to zwycięstwo. Czyli czasami wszechświat podsyła nam różne rzeczy, podsyła nam stare sytuacje. Żeby nas sprawdzić, jak teraz na to zareagujesz? Tak samo jak rok wcześniej, tak samo jak dwa lata wcześniej, czy zupełnie inaczej. To są egzaminy. I czym mądrzej i świadomiej przechodzimy przez pewne egzaminy, to, to tych egzaminów jest mniej albo pojawiają się inne. Jeżeli cały czas dana sytuacja się powtarza, i ty cały czas reagujesz tak samo, to będzie się tak długo powtarzać, aż to zrozumiesz i aż zareagujesz inaczej. Hm, bardzo proste. Na Ziemi to nie jesteśmy na wakacjach, na Ziemi jesteśmy w najtrudniejszej czasoprzestrzeni Wszechświata albo jednej z najtrudniejszych. I teraz tak, niektóre osoby z Was, szczególnie te osoby, które siedzą bardzo głęboko w trylogii, Czyli które naprawdę tą pierwszą trylogię przestudiowały, tak o, to co ukryte między wersami, które przestudiowały symbolikę ukrytą, które razem ze mną teraz przeszły do drugiej trylogii i również studiują i doszukują się czegoś głębszego w tych zwykłych rozdziałach, w cudzysłowie. To wiele z tych osób napisało do mnie właśnie w okolicy pełni, przed pełnią, w czasie pełni albo po pełni, wasze spostrzeżenia. I wasze spostrzeżenia były jednoznaczne. Mario, od mniej więcej pół roku jesteś jakaś inna niż wcześniej. Od mniej więcej kilku tam miesięcy jesteś jakaś, Zupełnie inna niż wcześniej. Ale oczywiście w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa. Czyli niektóre osoby sformułowały to w ten sposób. O, Mariu, jak skończyłaś tę ceremonię z serii 100 i przeszłaś do tej serii 200, gdzie omawiałaś tą arcykapłankę, to stała się arcykapłanką. W waszym rozumieniu. W waszym odczuciu, prawda? Wy nie jesteście ze mną na co dzień, ale w tym odczuciu tego przekazu, tych przesłań. Wiele osób, gdy patrzę sobie na moje stare filmy, a patrzę sobie teraz na nowe filmy, to mówią: Ty mówisz inaczej, Ty przekazujesz inaczej wiedzę, Ty przekazujesz inaczej, i inaczej pewne rzeczy, Ty inaczej podchodzisz do, do korespondencji, Ty inaczej odpowiadasz na maile. No i rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest, i tutaj wiele, wiele czynników miało na to wpływ, że u mnie również nastąpiła taka przemiana, taka głęboka przemiana wewnętrzna. Ta stara Maria odeszła i pojawiła się zupełnie nowa Maria. I ta Maria, która jest teraz, jest bardziej zbliżona do tej prawdziwej Marii. Czyli ta, która odeszła, ona była takim. Takim nie odbiciem duszy. Teraz jestem dużo bliżej tego stuprocentowego odbicia duszy. Ale co to oznacza? To również oznacza, że wiele starych osób odejdzie z mojej społeczności i wiele nowych osób się pojawi, bo nagle przestajemy zgrywać się na tych samych wibracjach, jeżeli ktoś stoi w miejscu. Jeżeli jeden się rozwija, a drugi stoi w miejscu to te drogi się prędzej czy później rozchodzą to jest tak samo w związkach jeżeli kogoś kochamy, jesteśmy z kimś ale jedna strona się rozwija i idzie coraz dalej i dalej a druga staje w miejscu albo zaczyna się cofać, bo niektórzy zaczynają się nawet cofać no to ten związek musi się rozejść może na zawsze, może na jakiś czas czyli to samo prawo tutaj tutaj jest obecne i ono było związane z tą pełnią dlatego o tym w ogóle mówię Dobrze, idziemy dalej. Jak wyglądał sam rytuał dla matki ziemi? Rytuał dla matki ziemi tym razem był bardzo, bardzo piękny. Taki był ten rytuał diamentowy. O, tak mogę powiedzieć. Czyli co się wydarzyło? To była pełnia kwiatów, czyli kwiatowa pełnia księżyca, i przeprowadzałam ten rytuał na moim śnieżnobiałym tarasie. W magicznej oazie, naturalnie, chociaż to nie oznacza, że teraz kolejne rytuały nadal będą w magicznej oazie. Te osoby z was, które czytają mojego newslettera, to już troszeczkę więcej wiedzą. I gdy rozpoczęłam rytuał, to od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że zaczęłam go dosyć późno, czyli nie przed 22, jak zazwyczaj, tylko mniej więcej już o 22 czasu polskiego. I przywitałam się z żywiołami, przywitałam się ze wszystkimi istotami, które były obecne, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest tak zawsze jak na każdym rytuałach dla Matki Ziemi. Potem nastąpił taki moment, gdzie klękam przed moim przewodnikiem, wstaję oczywiście. Po przywitaniu się wstaję, witam się z drugim. Które zawsze jest narytuła dla matki ziemi i stanowi taką swoistą ochronę dla mnie. I teraz pierwsza rzecz widzę, że zmienia się moje ubranie. Czyli całe moje ubranie zaczęło się zmieniać najpierw na kolor złote, czyli złota suknia, złota biżuteria, wszystko, wszystko praktycznie było jakby ze szczerego złota. Ale to był tylko ten pierwszy etap, gdy poczułam, że ta, ta suknia w ogóle była taka jakby utkana jakąś, z jakiejś tajemniczej tkaniny, taka bardzo lekka, bardzo zwiewna i taka kompletnie jakaś jak nie z tego świata. Moje włosy rozpuszczone były też takie, jakby je pokryło coś złotego kompletnie. Chociaż moje włosy są takie, że jak tego nie widać na filmach, bo ja kręcę film w cieniu. Czyli pod drzewami, tak żeby było cokolwiek widać, ale jeżeli jest na przykład słońce, to moje włosy się mienią takim złotem. Zawsze mój tata patrzył na moje włosy i mówił tak: Boże, jak można mieć takie włosy, które, które tak się mienią złotem, a nie, a nie są blond? One nie są blond, one nie są, nie są jakieś tam słomkowe. I teraz tak. Gdy poczułam to. I jak ta suknia się zmienia, to zaczęła się zmieniać cała ta powierzchnia, na której stałam, również na taką złotą, złotą, tak jakby kompletnie szczere złoto. Czyli nawet ta wibracja była bardzo podobna do szczerego złota. I nagle otworzyłam oczy, patrzę, a na całej tej, na tym całym terasie są różowe we wszystkich odcieniach różu płatki. Leżą płatki. I tak patrzę, skąd te płatki? Przecież w tej magicznej łazie jest wszystko spalone praktycznie po tym pożarze. Wszędzie raczej to węgielki powinny być, a nie, a nie płatki. I tak patrzę, podnoszę głowę, a nade mną. Y były taki, takie pędy, róże, takie bardzo, bardzo daleko, te pędy sięgały, i ta róża była w pełnym kwiecie. To jest ta róża, która na którejś ceremonii, ja kręciłam ceremonię pod tą różą, już nie pamiętam teraz na którym, który numerek, ale to też było widoczne, na tej ceremonii te płatki były widoczne. I ta róża rozkwitła dokładnie na tą pełnię księżyca. I pełno tych płatków, pomyślałam sobie, tak, Boże, archanią, Haniel, czyli ta różowa energia tej miłości bezwarunkowej, a ja byłam w tej miłości bezwarunkowej bardzo, bardzo głęboko w ostatnich dniach, i również w tej miłości bezwarunkowej przechodziłam przez pewne egzaminy życiowe. I tak sobie pomyślałam: Boże, kwiatowa pełnia księżyca, i ja stoję tutaj w płatkach, po prostu w płatkach. I to nie tak, żeby one były wszystkie w jednym kolorzu, kolorze różu. One były we wszystkich możliwych odcieniach różu, ponieważ to jest taka róża, która, każdy kwiat tej róży ma inny odcień różu. Tak to można powiedzieć. Czyli niektóre są bardziej takie pastelowe, niektóre są ciemniejsze, niektóre wręcz przechodzą w taki, jak się to mówi kolor pink? Pink chyba się mówi. Taki wrzo wrzosowaty wręcz kolor, i wszystkie te płatki po prostu w takiej mieszance, w takiej mieszance tych kolorów. A dzień wcześniej, dokładnie dzień wcześniej, byłam, e, gdzie ja tu byłam, już nie pamiętam, gdzieś w jakiejś miejscowości, tutaj, e, tutaj na wyspie. I to mi się właśnie rzuciło w oczy, że, a przejeżdżałam samochodem. Tak, jechałam do dentysty. Dokładnie, jechałam do dentysty. Przejeżdżałam samochodem przez taką drogę, która właściwie jest bardzo mocno. Jest tam bardzo duży ruch w Funcial u nas, czyli w stolicy. I obok tej drogi były takie drzewa. To nie są takie akacje, jak my znamy na przykład w północnej Europie. To są takie południowe, jakieś tam tropikalne akacje. I cała ta droga była usiana kwiatami w złotym kolorze, czyli takie naprawdę żółte, żółto-złote kwiaty. So, tak myślałam, Boże, ostatni raz widziałam coś takiego, to było w Tyrolu? W Tyrolu chyba to było, tak. W kwietniu w Tyrolu, gdzie przejechałam do takiej miejscowości i... I tam cały parking był usiany na różowo, to właśnie Funchal był usiany na złoto, a mój taras był znowu usiany na różowo. Czyli tak, jakby zakreślić taki krąg, taką, takie gdzieś skądś wychodzimy i dokądś wracamy, mimo że jesteśmy w tym samym miejscu i w tej samej wibracji, czyli w tym samym. Niby jesteśmy w tym samym czasie naszego życia, ale jesteśmy w różnych miejscach, a wszystko zatacza się w kręgu. Idziemy dalej. Czyli to była pierwsza rzecz. Te płatki. Odwróciłam się, żeby sprawdzić, czy te płatki są za mną, a za mną cała ściana kwitnącego białego jaśminu. Cała ściana. No coś niesamowitego. Przepięknie. Ja nawet nie zwróciłam na to uwagi, bo ja w tym ostatnim czasie jestem tak troszeczkę w rozjazdach. Tylko lotnisko, to z powrotem, to znowu tutaj, to znowu tutaj. I wiele rzeczy y, jest takich wręcz mechanicznych, czyli tutaj szybko to odhaczyć, to odhaczyć, to odhaczyć. Y, I nawet nie zwróciłam na to uwagi, że ten jaśmin w tym momencie jeszcze kwitnie, a jednocześnie te róże. Czyli jak weszłam na teraz, nie widziałam tych płatków. Dopiero jak zaczęłam rytuał, jak przeszłam ten cały proces powitania, to dopiero wtedy zauważyłam, że, że to jest tyle tych płatków. Dobrze, idziemy dalej. Kolejny etap. Ja sobie tutaj zrobiłam notatki od razu po rytuale, dlatego odhaczam, co już powiedziałam. Ja rzadko robię notatki do czegokolwiek, co, co mam powiedzieć, ale po rytuale chciałam wszystkie takie najważniejsze rzeczy zapisać, bo uważam, że wszystkie takie w kolejności, jak one się pojawiały w kolejności, to jest bardzo ważne. Dobrze, idziemy tak, czyli złota energia, złota suknia, i teraz tak. Ta złota suknia zaczęła się zmieniać w momencie, jak już czułam, że płynie energia, płynie energia z wszechświata, płynie ta energia przeze mnie do ziemi. I gdy zaczęłam czuć wszystkie zwierzęta, rośliny, wszystko praktycznie od najmniejszego robaczka. Do największego jakiegoś tam zwierzaka tutaj na ziemi, czułam je wszystkie we mnie, czyli energię wszystkich we mnie, i w tym momencie zaczęła się zmieniać cała energia wokół mnie. Od czego się zaczęło. Popatrzyłam w górę, żeby się połączyć ze źródłem. I w tym momencie, mimo że jeszcze było w miarę jasno, to poczułam tak, jakby diamentowe. Diamentowe takie. Tak jak patrzymy, jest diamentowe niebo, bo gwiazdy tak świecą, jak diamenty, to poczułam takie właśnie kuleczki diamentowej energii, które zaczęły płynąć z góry. Gdzieś tam z góry. Może z innych planet, może mieszkańcy innych planet w jakiś sposób oddziaływali w czasie tego rytuału. Może płynęła ta energia bezpośrednio od źródła, ale ona płynęła, i te diamentowe kuleczki um, zaczęły tak spadać na mnie, i w momencie jak dotknęły ziemi, to wszystko się zmieniło w diamentowe. Czyli moja suknia była diamentowa, moje trzewiki, trzewiczki, czy tam buty stały się diamentowe, moje włosy stały się diamentowe. I tutaj jest tak takie pewne połączenie z rzeczywistością, ponieważ jeżeli bierzemy na przykład mój włos i wychodzimy na słońce, to w pierwszym momencie mamy takie wrażenie, jest złote, prawda? Taka złota niteczka. Bo ja mam bardzo cienkie włosy, takie wręcz jak pajęczynki, i taka złota złota niteczka. A jak patrzymy głębiej, to pojawia się całe takie spektrum tęczy. Cały ten włos świeci wszystkimi kolorami tęczy, czyli tak diamentowo. I dokładnie takie było odczucie, jakby wszystko we mnie się zmieniło w to diamentowe, ale te diamenty one szły dalej, czyli cała ta podłoga u moich stóp była diamentowa, i to szło, szło, szło. Wszędzie, wszędzie na ziemi rozchodziły się te diamentowe energie, to diamentowe światło, to diamentowa wibracja. To było coś niesamowitego. Coś niesamowitego to odczucie, dlatego mogę powiedzieć, że ten właśnie rytuał to był dla mnie diamentowy rytuał, bo te diamenty były wszędzie, pod stopami. One, były, one wędrowały rzekami, były w oceanie, były praktycznie wszędzie. Cała ziemia była diamentowa. Ok, i teraz kolejny etap, czyli w tym momencie po tej diamentowej energii, czyli a, a raczej w trakcie tej diamentowej energii, gdy ta diamentowa energia była tak bardzo wyczuwalna, to co się wydarzyło? Taka czystość serca. Czyli zwróć uwagę, no nie ma przypadków. Przed całym rytuałem mm, byłam wystawiana na próby miłości bezwarunkowej. Czyli czy moja miłość będzie raczej z tego ego, czy będzie kierowana przez ego, czy będzie czegoś chcieć, czy będzie ch chciało to ego manipulować w sprawach miłości, czy też będzie ona bezwarunkowa. Czyli nie stawiająca żadnych warunków. Potem mamy tą, te różowe płatki, znowu miłość bezwarunkowa. I potem mamy tą diamentową energię i tą czystość serca. Ta czystość serca była tak niesamowitym odczuciem, jakby nic innego nie istniało. Nic kompletnie innego nie istniało. A my, właściwie, mamy jeszcze jeden temat do omówienia. Na temat serca, czy to jest możliwe, że przeszczep serca spowoduje, że dany człowiek zmienia się w kogoś innego? Ja od razu odpowiadam, że tak, bo serce to jest to, ta siedziba duszy yy, i różne tam zapisy, różna pamięć serca istnieje, ale myślę, że zrobimy na ten temat mentoring. Dobrze, czyli czystość serca i takie odczucie takiego. Piękna wewnątrz, na zewnątrz, piękna wszystkiego, Takiego, takiej lekkości wszystkiego. Tak, więc to było to, ale o czymś jednak zapomniałam, czyli na tej diamentowej energii skończył się właściwie cały rytuał. To było tak, że ta energia była bardzo, bardzo silnie odczuwalna, dosyć długo. Mogło być już może nawet 20 minut po, po 10 wieczorem, a ja dalej czułam tą energię i wiedziałam, że jeszcze nie mogę zakończyć rytuału. Nie wiem, kiedy zakończyłam rytuał, nie pamiętam tego, ponieważ zakończyłam go bardzo płynnie, czyli robiąc gest kwiatów jednocześnie wysyłałem tą diamentową energię jeszcze z taką skomasowaną do wszystkich uczestników, ale również do wszystkich innych miejsc w przestrzeni. Tą samą diamentową energię od razu wysłałam za duszę zwierząt. Na tym rytuale nie widziałam żadnych dusz, które zostały uwolnione. Może miało to jakieś znaczenie, może żadne uwolnienie nie nastąpiło, a może nastąpiło tylko ja go nie widziałam. I ta sama diamentowa energia została wysłana w intencji drzew tutaj na ziemi. Ale o czym zapomniałam na samym początku? W momencie, gdy zauważyłam te płatki, gdy zauważyłam te płatki i już miałam to złoto w sobie, czyli też można powiedzieć złoto świadomości, to zanim pojawiła się diamentowa energia, przechodziłam przez bardzo ciekawy proces. A mianowicie to był taki proces, Odczucia najpierw wszystkich y, zwierząt, roślin, które są na ziemi, wszystkich tych wibracji w sobie, a potem y, zaczęłam się kręcić odwrotnie niż tworzymy krąg, czyli w lewo. I przechodziłam przez procesy. Najpierw, jakbym stała w burzy z piorunami, że te pioruny biły po prostu. Obok mnie wszędzie wokół, wszędzie na Ziemi. Potem kręciłam się dalej, czyli, ale to też nie ma przypadków, prawda? Bo zaczęłam się kręcić od, od zachodu, tak, od zachodu na wschód, czyli zachód to jest przecież żywioł wody i akurat burza. No ale potem przechodziłam przez różne różne inne inne takie stany, na przykład stać na pustyni w takim strasznie gorącym słońcu, że praktycznie wszystko jest rozżarzone słońcem. Takie bardzo skrajne stany pogodowe, takie skrajne stany natury można powiedzieć. Tam były jeszcze inne, inne momenty, na przykład stania w śnieżyce, taki śnieg, mróz, zimno, chłód, a ja stoję po prostu w środku tej śnieżycy i ta śnieżyca tak szaleje szaleje wokół mnie, szalejący deszcz. To już powiedziałam tak, i to było na samym początku, dokładnie, i później potem dopiero nastąpiła ta diamentowa energia i to wszystko, co wydarzyło się na 135 rytuale dla Matki Ziemi Roku Smoka tak, tak, Roku Smoka a ja mam ostatnio, nie wiem, samych jakichś ludzi spotykam spod chińskiego smoka, w tym roku to jest jakaś inwazja <grym> po prostu inwazja, dobrze i tak wyglądał nasz rytuał. Po tym rytuale miał miejsce rytuał świec intencyjnych, też przepiękny rytuał. Te energie były takie fajne, takie naprawdę czyste, piękne, świetliste. I te osoby z Was, które miały zamówione świece na rytuał świec intencyjnych, już otrzymały wyniki, i sami widzieliście, że były praktycznie bardzo, bardzo dobre wyniki. Nie było chyba świec gorszej niż 97%. Może jedna, jakaś tam 95 czy 92, ale nie było dużej ilości jakichś takich dziwnych energii, bo czasami jest tak, że na rytuale, dla, na, rytuale, na rytuale świec intencyjnych energie są dziwne. Czasami są te świece rozlane, czasami są pęknięte słoiczki, na których te świece stoją. Różne rzeczy się dzieją, a ten rytuał przebiegł bardzo, bardzo pięknie. Bardzo pięknie. I teraz tak, co się wydarzyło później? E, właściwie dzisiaj mamy już 26 dzień, matki. Mamy dzisiaj, hmm, dzień matki, mamy. Tak, ja już mojej mamie składałam życzenia tydzień wcześniej. E, dzisiaj też oczywiście, czyli mamy już 3 dni po. Co się wydarzyło w tym czasie? E, jestem ciekawa, co u Was. Uczestników, jak wy odczuwacie teraz energię po pełni, ale y, dla mnie wszystko bardzo pięknie, bardzo pięknie idzie do przodu, czyli y, wszystkie jakieś takie sta stare rzeczy udało mi się odhaczyć, uporządkować. Wiele osób z Was, które no, praktycznie codziennie jesteście na mojej stronie bukardimaria.com, czyli tam, gdzie są ceremonie, gdzie jest trylogia, gdzie jest mentoring, to widzicie, że strona się zmieniła, zmieniły się grafiki, zmieniły się opisy, uporządkowałam w trylogii całą symbolikę, uporządkowałam też nagrałam nową symbolikę, uporządkowałam te części audiobooka, które są nagrane, uporządkowałam dla Was trylogię numer dwa. Czyli te rozdziały, które są? Również są już uporządkowane, także myślę, że teraz wszystko jest dużo ładniejsze, dużo przyjemniejsze i dużo wygodniejsze dla Was w obsłudze. Jeżeli są jakiekolwiek problemy, z czymkolwiek macie problem, to śmiało piszcie, bo przecież ta strona jest dla Was, a nie dla mnie. Czyli jakie macie tam uwagi, żeby coś polepszyć, coś, coś było wygodniej, coś jeszcze było inaczej, to bardzo proszę o wszystkie uwagi. Ja uważam, że konstruktywna krytyka jest bardzo, bardzo ważna. No a teraz co przed nami. Przed nami mamy oczywiście portal 66. To jest bardzo szczególny portal. On już jest opisany w moim sklepie mariabucardi.pl. To jest ten ametystowy portal. Oczywiście jest to również portal 66, czyli 66 razy wraca do ciebie wszystko to, co wyślesz tego dnia. Czyli również pamiętajcie o na przykład darowiznach na onosemina.org, nasadzenie drzew. Ponieważ wszystko, jakakolwiek kwota, wróci do Was 66 razy w najbliższym czasie. I to, jest, to są zawsze te mm, energie konkretnego portalu, są bardzo, bardzo ważne. No, portal 66 to mnie się już od razu kojarzy znowu z trylogią i z władcą Mrocznych gór, nieprawdaż? No, kto z Was, kto z was śledził mnie w roku 2022 i 2023, to wie, o czym mówię w tym momencie. Dobrze, idziemy dalej. Co mamy jako kolejne? Właściwie, moim zdaniem, Noc Świętojańska. Noc Świętojańska 21 czerwca, bo to jest taki moment, że jest tylko raz w roku. Szukanie tego mitycznego, symbolicznego kwiatu paproci, patrz również związany z miłością bezwarunkową albo z ego, czyli z egoizmem, albo z miłością bezwarunkową. Yy, wszystkie te legendy związane z kwiatem paproci. No i oczywiście jest to taki moment bardzo, bardzo przełomowy w całym roku, bo wyznacza nam taki punkt kulminacyjny, jeżeli chodzi o osiąganie marzeń, celów. Czy jesteś jeszcze na właściwej drodze, czy jeszcze masz ten fokus na cel, czy już gdzieś coś się tam zgubiło? Mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że jesteś i na właściwej drodze, i masz fokus na cel. A jeżeli nie, to niech to nagranie będzie takim przypomnieniem, żeby sobie jeszcze raz te cele na ten rok e, przypomnieć i mieć je po prostu na oku. E, I to wszystko mniej więcej, o czym chciałam Ci dzisiaj powiedzieć. E, za chwileczkę jeszcze nagram kolejny mentoring, ponieważ bardzo, bardzo ciekawe tematy się pojawiły, a ten mentoring, tak troszeczkę zostaliśmy w tyle z tym mentoringiem, bo wiele innych rzeczy musiałam dokończyć, ale nadrobimy, nadrobimy wszystko spokojnie. Dobrze. A ja życzę Ci z głębi mojego serca wszystkiego, co najlepsze w tym pięknym czasie przed Nocą świętojańską. No i oczywiście czekam na komentarze pod tym filmem, pod tym nagraniem, jak wyglądał twój rytuał dla matki ziemi, jak, ym, jakie energie w tym momencie odczuwasz, jakie może masz pytania, to to miejsce na komentarze będzie idealne, żeby po prostu zapytać o coś, albo podzielić się swoimi odczuciami. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Twoja Mario Boccardi.